Niemal wszyscy Lubanianie pamiętają słynny basen w parku na Kamiennej Górze, na terenie którego aktywnie wypoczywali najpierw mieszkańcy dawnego niemieckiego Lauban, a po roku 1945 polskiego już Lubania. Obieg powstał w latach 30. XX wieku i był w tamtych czasach jednym z najnowocześniejszych odkrytych basenów kąpielowych w Niemczech, podobno najwyżej i najpiękniej wówczas położonych z widokiem na pasmo gór Izerskich i Stóg Izerski. Przetrwał w nienaruszonym stanie II wojnę światową i 50 powojennych lat. Został zamknięty decyzją Rady Miejskiej Lubania w roku 1995 i od tamtego czasu trwała jego bezustanna degradacja. Tak basen wyglądał wiosną tego roku. A co zmieniło się od tego czasu? Burmistrz Lubania podjął decyzję o wyburzeniu grożących zawaleniem budynków byłej kuchni, restauracji oraz kasy. Rozbiórki kilka tygodni temu dokonała jedna z firm specjalizujących się w tego typu operacjach. Czy rozbiórka ma związek z planami magistratu co do basenu? W tej chwili finalizujemy prace związane ze wstępną koncepcją zagospodarowania Kamiennej Góry. Tu oprócz firmy, która przygotowuje tą wstępną koncepcję, również dyskutujemy ją z konserwatorem zabytków, bo cały ten obszar jest objęty nadzorem konserwatora przyrody, czy konserwatora zabytków. W tym roku chcemy zlecić dokumentację projektową po oczywiście zatwierdzeniu koncepcji na część tak zwanego byłego basenu, gdzie będzie zaplanowana taki punkt, miejsce rekreacji, również rekreacji wodnej, nie w postaci basenu, bo to jest skala ogromna i mało efektywna, ale inny rodzaj tej działalności, który również spełniałby to kryterium takich zabaw wodnych dla dzieci i dla całej rodziny. To jest ten element, jak również myślę, że też rewitalizacja parku przy Baszczy Blackiej to też jest ustalane z konserwatorem zabytków, żeby wrócić do tego wyglądu sprzed wojny, bo takie są sugestie konserwatora na dzień dzisiejszy. Ale te prace nabiorą mocnego tempa, myślę, że na przełomie kwietnia i maja tego roku. To, czy robimy basen niewielki, czy robimy basen duży, wymogi sanepidu, ale w ogóle wymogi prawne są takie same. Czy wymiana wody, badanie wody i tak dalej. Czyli koszty w tym momencie instalacji, czy wybudowania czy takiego przedsięwzięcia są niewiele mniejsze. Ale nie możemy powiedzieć ani tak, ani nie, dlatego że na to pytanie odpowie koncepcja. Wszystkie nasze badania wcześniejsze, jak również jeszcze naszych poprzedników, pokazywały, że koszt budowy basenu pełnowymiarowego, z tak zwanego otwartego, to ogromna kwota, jak również koszty roczne eksploatacji w znacznej mierze przewyższają ewentualne wpływy, nawet nie mówiąc o dochodach, które mogą być z biletów. Dlatego to jest mocno nieefektywna inwestycja. Ja wiem, że oczekiwana przez mieszkańców, niemniej jednak to zawsze jest kwestia wyboru. Na co ponosić koszty co roku większe, natomiast wpływy będą niewielkie. Tutaj musimy pamiętać o tym, że najbardziej efektywna forma jest taka, która zakłada udział podmiotów prywatnych, które szacują koszty, określają, czy zainwestowane pieniądze mogą się zwrócić i czy to będzie miało efektywny wymiar. Z jednej strony na tyle atrakcyjny dla mieszkańca, żeby mógł z tego skorzystać, na tyle dobry dla przedsiębiorcy, który zainwestował pieniądze, żeby mógł się zwrócić. Jak pokazuje praktyka parków wodnych, parków rekreacji, parków rozrywki, parków rodzinnych w Polsce, w tej formule one są zrealizowane. I wówczas to przynosi dobre efekty, bo z jednej strony pozwala na funkcjonowanie, z drugiej strony pozwala na ciągłe inwestowanie, odnawianie, podnoszenie atrakcji, nowe propozycje. I również w tym kierunku idziemy, czyli poszukujemy podmiotów, które zechcą zainwestować w Kamienną Górę. Być może wówczas zainwestują w coś takiego jak park wodny, bo to się okaże ekonomicznie opłacalne. Miejmy nadzieję, że basen w niedalekiej przyszłości odzyska choć część swojego dawnego blasku. Przy okazji warto przypomnieć, że Kamiennogórski basen nie był jedynym tego typu obiektem w Lubaniu. Drugi istniał w dzielnicy Księginki, niedaleko nieczynnych już łużyckich kopalni bazaltu. Niestety tamto kąpielisko, mimo kapitalnego remontu, który pod koniec lat 70. przeprowadziła kopalnia, zostało zamknięte po pierwszym sezonie ze względu na przebiegającą nieopodal linię wysokiego napięcia.